Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć na temat uzdrawiania na odległość. Za chwilę podam Ci metodę. Przekonasz się, Ty też możesz to zrobić. Wystarczy odrobina wyobraźni i pewien zasób energii. Natomiast na początek ostrzeżenie. Znajdziesz w internecie osoby, które proponują Ci uzdrawianie na odległość. Część z nich rzeczywiście to potrafi i robi to doskonale. Natomiast są też osoby, które traktują to jako łatwy sposób wyciągania z kogoś pieniędzy czy danych osobowych. Po prostu przyjmują pieniądze i nie robią nic. Jeśli Ci się poprawi, to wydaje Ci się, że to pomogło. Także jeżeli chcesz korzystać z usług kogoś, kto pomaga w powrocie do zdrowia, kto uzdrawia na odległość, wybierz osobę sprawdzoną. I nie chodzi tu o wpisy w internecie pod jego postami, bo to może zrobić każdy. Wybierz kogoś, kogo poleci Ci ktoś, kto już tego próbował, na kogo to zadziałało. Będziesz wiedzieć, że naprawdę działa. Ja bardzo rzadko podejmuję się, powiem nawet niezwykle rzadko, podejmuję się leczenia na odległość. Stosuję to tylko i wyłącznie wobec osób, które już były u mnie na wizycie, które miałem okazję poznać osobiście. Została nawiązana pewna więź energetyczna, większa czy mniejsza, ale jednak więź energetyczna. Jestem w stanie w jakiś sposób energetycznie współgrać z tą osobą. Ale jeżeli chodzi o Ciebie, przecież nie chcesz uzdrowić pani Jadwigi z Sosnowca czy pana Tadzia z Tarnowskich Gór. Jeżeli chcesz pomóc komuś w powrocie do zdrowia, pomóc mu w powrocie do zdrowia z odległości, najprawdopodobniej jest to ktoś z Twojej z rodziny, przyjaciół, którzy będąc daleko od Ciebie popadli w kłopoty zdrowotne, czy nawet tutaj też można pomóc przy pewnych kłopotach natury psychologicznej. Przecież znasz te osoby. Co więcej, jeżeli chcesz pomóc, na pewno lubisz. Więź energetyczna pomiędzy wami istnieje. Jak to zrobić? Już ci mówię. Pierwsza metoda dość prosta. Tak jak powiedziałem, wystarczy pewien zasób energii i trochę wyobraźni. Usiądź wygodnie w miejscu, w którym nikt ci nie będzie przeszkadzał, nie będą do ciebie dochodzić zbytnie hałasy. Staraj się maksymalnie wyluzować, maksymalnie pozbyć się wszelkich pobocznych myśli, pobocznych emocji. Jeżeli masz kontakt z tą osobą, poproś ją, żeby w tym samym dniu, o tej samej godzinie, w tym samym czasie zrobiła to samo. Zacznij głęboko oddychać. Tak jak ci często mówię, to jest energetyzujące, to wprowadza w odpowiedni stan świadome, głębokie oddychanie. Najlepiej metodą 7-1-7-1, dla tych, którzy nie wiedzą, 7 sekund wdech, sekunda zatrzymania, 7 sekund wydech, znowu sekunda zatrzymania. To jest dosyć długi okres, jeżeli nie dajesz rady tego robić bez wysiłku, po prostu głębokie, pełne, świadome oddychanie w spokoju. Po kilku minutach poczujesz ten moment. Jest w tobie już dosyć sporo energii, odpowiedni stan umysłu. Popatrz na zdjęcie tej osoby. Jeżeli nie masz zdjęcia, wyobraź sobie tą osobę przed tobą. Wyobraź sobie jak najdokładniej. Na początku tylko obserwuj. Jeżeli to jest zdjęcie, obserwuj do momentu, kiedy kontury zaczną się troszeczkę rozmywać, to zdjęcie zacznie troszeczkę pływać przed Twoimi oczami, cały czas głęboko oddychasz. Wyobraź sobie, jak strumień energii wraz z oddechem przez szczyt głowy wpływa do Twojego ciała, rozlewa się po Twoim ciele, a następnie zatrzymaj przez chwilę, przekaż tą energię osobie, którą uzdrawiasz. Przekaż ją jako strumień, potok, fale białego światła płynącego w kierunku tej osoby,
obejmującego tę osobę i wypełniające tę osobę. To światło ma być takie białe, troszeczkę neonowe, ze złotymi pobłyskami. Wyobraź sobie, jak ta energia przekazywana przez ciebie całkowicie wypełnia tą osobę, leczy, usuwa blokady, jak ją wypełnia do tego stopnia, że nie ma już miejsca na żadną ciemność w tej osobie. Są oczywiście pewne formułki rytualne, są pewne zaklęcia, natomiast tutaj nie będę ci podawał. W tym wypadku można się pomylić. Jeżeli będziesz posyłać to białe światło, na pewno tej osobie na 100% nie zaszkodzisz ani tej osobie, ani sobie. To powinno trwać mniej więcej 30-40 minut jednorazowo, lub jeżeli nie masz tyle czasu, to po 10-15 minut 3 razy dziennie. Jeżeli wypadek jest nagły, utrzymuj to światło, to białe światło, jak najdłużej tylko możesz. Ono na pewno nie zaszkodzi. Jest też kolejna metoda, wymagająca troszeczkę więcej wysiłku, troszeczkę więcej wyobraźni dla bardziej zaawansowanych. Tutaj, zachowując pierwsze kroki, wyobraź sobie tą osobę przed sobą. Wyobraź sobie ją jako przejrzystą. Przejrzystą postać tej osoby, którą chcesz uzdrawiać. To będzie może bardziej nie tyle przejrzyste, troszeczkę galaretowate, coś jak meduza. I przyglądaj się. Przyglądaj się uważnie, skupiaj całą swoją uwagę na tej postaci. Zobaczysz tam w pewnych miejscach ciemniejsze plamki. To są ogniska choroby, ogniska zwątpienia, ogniska, które powodują kłopoty. I tutaj dwa sposoby. Albo to białe światło, o którym mówiłem, skup jak wiązkę laserową, wtłaczaj w te miejsca. Wtłaczaj, dopóki nie poczujesz, nie zobaczysz mentalnie, że te ciemniejsze ogniska, zapętlenia zaczynają się rozpuszczać. Możesz też użyć metody jeszcze bardziej zaawansowanej. Wyobraź sobie swoje mentalne dłonie, jak wchodzą w postać tej osoby. Delikatnie, pomalusieńku, bardzo łagodnie wyjmują z tej osoby te ogniska choroby i odrzucają precz. Coś jak przeczytywanie aury. Wyrzucają precz, najlepiej do jakiejś rwącej rzeki, w kosmos. Potem te miejsca, z których ogniska zostały wyjęte, delikatnie mentalnymi głodnymi głaszcz, tak aby je dobrze zabliźnić. Jeżeli ktoś nie ma wyobraźni, jeżeli dla kogoś te metody są zbyt trudne, jest jeszcze jeden sposób. Wpatrując się w zdjęcie czy wyobrażenie tej osoby, którą chcesz uzdrowić, której chcesz pomóc psychicznie czy fizycznie, po prostu wpatruj się z całych swoich sił, nie ma żadnych pobocznych myśli, żadnych emocji, tylko ta osoba przed tobą. Wpatruj się z całych swoich sił i posyłaj tej osobie swoją miłość. Swoją miłość, swoje pragnienie szczęścia dla tej osoby, swoje pragnienie zdrowia dla tej osoby. To wystarczy. Mam nadzieję, że ten film pomoże ci pomóc swoim najbliższym, swoim przyjaciołom. Zaznaczam, że może to zadziałać również na zwierzęta. Możesz w ten sposób też pomóc zwierzęciu, no z tym, że tutaj nie powiesz zwierzęciu, żeby w tym momencie i o tej godzinie spokojnie czekało na twoją energię. Dlatego tu mogą być pewne utrudnienia, ale próbuj. Próbuj zwierzętom, też można pomóc w ten sposób. Dziękuję ci za twoją próbę pomocy innym. Dziękuję ci za obejrzenie filmu. Zapraszam cię na inne moje filmy. Znajdziesz tu wiele praktycznych porad, troszeczkę rozważań. Znajdziesz metody wzrostu osobistego, duchowego, jak również porady na zwykłe, codzienne sprawy życiowe. Także zapraszam na inne filmy.
Zapraszam Cię również do subskrypcji mojego kanału. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.